W ramach tej inicjatywy na terenie laboratorium uczniowie oraz studenci mają okazję realizować projekty badawczo-rozwojowe na zasadzie prawdziwy projekt, prawdziwe badania w prawdziwym laboratorium. Jaka rola jest parku w tym całym projekcie? Główną rolą Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest pozyskanie i zachęcenie przedsiębiorców, aby nam zaufali i zgodzili się nam powierzyć projekt naukowo-badawczy. Zależy nam na tym, żeby to były takie projekty, które są ważne dla przedsiębiorcy, ale jeszcze czekają na realizację i gotowi byliby oni powierzyć wykonanie tego projektu naukowcom Uniwersytetu Gdańskiego, ale głównie studentom i uczniom, którzy ten projekt realizowaliby na terenie naszego laboratorium. My służymy naszym zapleczem technicznym, naszą infrastrukturą, a sprzętem. Dajemy wsparcie uczniom i studentom. Dzięki wieloletniej współpracy z Międzyuczynianym Wydziałem Biotechnologii oferujemy możliwość przeanalizowania, przedyskutowania problemów pod kątem merytorycznym. Natomiast przeprowadzamy również rekrutację uczniów i studentów, którzy byliby zaangażowani w realizację tego projektu. Do tej pory odbyły się dwie edycje Innowa Biopomorze. Studenci bardzo chętnie i w sposób bardzo zdyscyplinowany przychodzili do laboratorium, realizowali powierzone im zadania. Na terenie laboratorium odbywały się również spotkania z przedsiębiorcą, który jakby monitorował postępy w projekcie, zachęcał ich do podejmowania dalszych doświadczeń, a jednocześnie korzystaliśmy też z wsparcia naukowego pracowników naukowych, ponieważ zdarzają się sytuacje, przypadki, kiedy napotykamy na trudności, które wymagają przeanalizowania problemów w szerszym gronie. Wspomniała Pani, że były dwie edycje tego projektu, a czy będzie trzecia? Tak, bardzo nam zależy, żeby projekt jak najszybciej wystartował. Bardzo nam zależy na pozyskaniu uczniów, studentów, ale oczywiście przedsiębiorców, bo bez ich udziału, bez ich projektów cała idea jakby traci sens. A czy każda firma może się do Państwa zgłosić w tym celu? Tak, każda firma. Czyli i kosmetyczna, i farmaceutyczna? Tak, każda firma, która właśnie w branży czy biotechnologicznej, szeroko rozumianej biotechnologii, chciałaby realizować projekty. Tak jak Pani wspomniała, mogą to być projekty z branży kosmetycznej. Jako przykład mogę podać testowanie nowego układu konserwującego dla kosmetyków, testowanie różnych nowych receptur kosmetyków. Dziękuję bardzo.